Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z omówienia kart z nadchodzącego Cena Władzy, który wyjdzie już 8 czerwca oczywiście. I dzisiaj mamy już Skligę, tak jak widzimy, także przedostatnia frakcja, zostało Skojatel i karty neutralne. I co my tu mamy? Dowódź niszczycielskimi burzami poprzez starożytne rytuały i ześlij deszcz na wrogów, czyli tutaj Skligę dostaje wsparcie pogodowe, można powiedzieć. I standardowo zaczniemy sobie od karty zwykłej. Mamy kartę za 4 prowizji, jest to Alchemia Łzy Syreny. Stwórz deszcz w rzędzie przeciwnika na czas 2 tur, następnie stwórz opętaną syrenę w przeciwnym rzędzie. Opętana syrena, no to jest ten znany, myślę, wszystkim token, który jest tworzony z Ojcobójczej Furii na przykład, albo tworzony z Gerda. Tylko, że tutaj tej syreny nie ranimy, tak? Więc ta syrena jest dwupunktowa, nie jednopunktowa, dwupunktowa. Co oznacza w praktyce, że mamy deszcz na 2 tury, więc 2 razy 2 plus dwupunktową syrenę, czyli 6 punktów. 6 za 4, no to nie jest nic specjalnie dobrego. To jest taki, powiedzmy, aktualnie neutralny drop za 4, tak? Znaczy neutralny pod tym kątem, że robi 6 punktów. Bo 6 punktów, no to nie jest jakieś wow, ale to jest solidne value. Tylko, że tu jest deszcz, tak? Czyli ta karta wymaga dwóch jednostek w rzędzie przeciwnika, tak? No bo wiadomo, deszcz bije w losowe jednostki. Jak przeciwnik ma jedną jednostkę w rzędzie, no to wtedy nie bijemy dwóch obrażeń w jedną jednostkę, tylko bijemy jeden obrażeń. Także wymagane są jednostki po stronie przeciwnika, żeby to zrobiło 6 punktów. Poza tym, z racji, że deszcz to bije losowo, no to też przeciwnik może jakimś tam pancerzem to próbować zastawiać, a jak wiemy, sporo jednostek ma jakiś tam losowy jeden punkt pancerza czy coś w tym stylu. Więc jakby karta show nam nie robi, tak? Patrząc na nią, mam wrażenie, że to jest taki brąz do jakiegoś deku z alchemiami. Taki raczej filler, aniżeli podstawa. No wiadomo, no jest to alchemia, tak? Można alchemię tutorować, można grać, a po prostu alchemię, żeby mieć pasywkę, tak? Aktywować, gramy grzybkami. No bo w końcu, jak się tak przyjrzymy takiemu, powiedzmy, deckowi na scenariusz w Skellige, no to tam się grało jakieś alchemie, tak? Jakieś tworzenie kruków, no chociaż te kruki miały dodatkowe synergie, jakieś ewentualnie piany wzmacniające jednostki też były jako 6 za 4 grane z racji, że to była alchemia, więc po prostu te łzy syreny mogą w takim decku po prostu wejść jako alchemia za 4 prowizji, tak? Jako wypełnienie talii. Plus to dodatkowy punkcik z pasywki grzybków i wtedy może 7 za 4. Ale tak sama z siebie ta karta jest raczej przeciętna moim zdaniem. Chyba, że uwzględnimy synergię z deszczem, które mamy w następnych karcioszkach, także lecimy dalej. Rzadka karta. Wyznawca Meluzyny. Człowiek, kultysta, druid. 3, 1 pancerza za 5, czyli taki trochę werblista. I mamy rozkaz, nie rozmieszczenie. Stwórz deszcz o czasie trwania 2 tur w rzędzie przeciwnika. I tutaj dalej chyba jest błąd w tłumaczeniu, ale przeczytajmy. Jeśli na koniec tury w rzędzie przeciwnika działa deszcz, wzmocnij jednostkę po prawej o 1. Jeśli w przeciwnym rzędzie panuje sztorm, zamiast tego wzmocnij sąsiadujące jednostki o 1. I dlaczego powiedziałem, że błąd? No bo tu jest napisane, jeśli na koniec tury w rzędzie przeciwnika, a potem w przeciwnym rzędzie, bo to są dwie różne rzeczy, bo przeciwny rząd, to jeśli postawimy tę kartę w rzędzie bliskiego starcia, to przeciwnym rzędem jest wrogi rząd bliskiego starcia. Natomiast rząd przeciwnika to jest dowolny rząd przeciwnika. Więc jak sobie zobaczymy na wersję angielską, tutaj jest napisane na koniec tury, jeśli jest deszcz w przeciwnym rzędzie, wzmocnij o 1 jednostki po prawej. I jeśli jest sztorm też w przeciwnym rzędzie, wzmocnij obie sąsiadujące o 1. Więc zakładam, że wersja angielska jest dobra i tutaj powinno być w przeciwnym rzędzie, a nie w rzędzie przeciwnika działa deszcz. Wzmocnij jednostkę po prawej o 1. I tak będę to analizował. Więc, po pierwsze, ta karta wydaje się mocno sytuacyjna, po pierwsze. Po drugie, ginie łatwo, bo ma w zasadzie 4 punkty, tak? Więc jeśli rzucimy to na pusty stół, no to jest słabe, tak? Moim zdaniem. Bo po pierwsze, może zwykle nie przeżyje pewnie. Chociaż no wiadomo, można potraktować jako bait na removal, bla bla bla. Ale po drugie, problem jest taki, że jeśli rzucimy to na pusty stół i nawet pojawią się w pewnym momencie jednostki w
przeciwnik zagra swoje jednostki, no to problem jest taki, że on zagra je nie w przeciwnym rzędzie, tylko w tym drugim swoim rzędzie. I wtedy, o ile będziemy w stanie stworzyć deszcz w rzędzie z tymi jednostkami, no to ten deszcz nie będzie w przeciwnym rzędzie, tylko w tym drugim rzędzie. I nie będziemy dostawać boosta, tak? No bo to musi być przeciwny rząd. Tak, coś a la załoga na Glfara. Więc przeciwnik po prostu swoim pozycjonowaniem może tego wyznawcę meluzyny ograć. Kolejna sprawa jest taka, że oczywiście nie musimy wrzucać tego jako pierwszą kartę na pusty stół, tylko możemy poczekać, aż pojawią się jednostki w przeciwnym rzędzie i wtedy jakby zagrać w odpowiedni rząd, tak, żeby uniknąć tego problemu. Tylko że wtedy wracamy do tej drugiej kwestii, czyli że ta jednostka ma w sumie jakby 4 punkty, więc no ginie od każdego możliwego strzału. Natomiast no jeśli się uda, jeśli przeżyje ta jednostka, jeśli w przeciwnym rzędzie będą te dwie jednostki, jeśli tam nie będzie żadnych punktów pancerza w rzędzie przeciwnika, no to teoretycznie mamy 3 punkty z tej jednostki, deszcz 2 razy 2, czyli 7, i jeszcze 2 razy wzmocnienie jednostki po prawej, którą swoją drogą też musimy jeszcze dograć, tak? No bo żeby, no, ten boost wymaga po pierwsze deszcza, po drugie jednostki po prawej stronie. No, więc to się wydaje dla mnie trudne do ustawienia. A kolejna rzecz, że jeśli jest sztorm, no to niby jest taką Anną Stenger, tak? Jeśli panuje sztorm, no to wzmocni sąsiadujące jednostki o 1. Tworzenie sztormu będzie możliwe później, ale no jakby, no niby fajnie tutaj, to jest taki delikatny bonusik. Wydaje mi się, że w większości przypadków to nie zadziała. Nie żebym był sceptyczny, ale ten efekt, który teraz podświetlam, prawdopodobnie nie będzie miał żadnego znaczenia w większości gier. Więc ta karta jakby szału na mnie nie robi. Wydaje się słaba, nie, bo to jest na rozkazie. Jakby wydaje mi się, że za dużo warunków trzeba spełnić, a nagroda za spełnienie tych wszystkich warunków w postaci, powiedzmy, no nie wiem, 7, 8, 9 może punktów za 5, jest taka chyba niewarta tego kłopotania się w momencie, kiedy można grać jakieś inne karty, które po prostu nie mają aż takich wielkich wymagań. Wiadomo, może jak to wszystko siądzie, no to niby fajnie wchodzi, ale no ta karta mi się generalnie nie podoba, także wydaje mi się słaba, jedna chyba z najgorszych kart, które pokazali. Natomiast następna karta podoba mi się już o wiele, wiele bardziej. Jest to Epic Narzeczona Morza. Oczywiście Druid. W ogóle też nie powiedziałem, ale no Druid tutaj aktywuje scenariusz oczywiście. Także to może mieć znaczenie, ale no nie sądzę, żeby to jakoś wpływało mocno na polepszenie wyznawcy meluzyny. Wracając do Narzeczonej Morza, no to tutaj mamy 4 za 8. Rozmieszczenie. Zagraj kartę Alchemii ze swojego cmentarza o koszcie werbunku 4 lub mniej. Zwiększ koszt łączny czasu trwania zwiększ koszt tej karty wskrzeszonej o łączny czas trwania deszczu i sztormu po stronie przeciwnika. Tak, więc to 4 lub mniej nie oznacza, że pojawią się karty, które kosztują mniej niż 4 prowizji. Oznacza to, że po prostu ten warunek 4 lub mniej jest tutaj zwiększany o ten czas trwania deszczu i sztormu. Czyli jeśli mamy deszcz na 2 tury, na przykład wrzuciliśmy wyznawcę meluzyny, w następnej turze aktywujemy jego rozkaz, tworzymy deszcz na 2 tury i zagrywamy w tej turze Narzeczoną Morza, no to możemy wtedy wskrzesić kartę Alchemii o koszcie werbunku 6 lub mniej, tak? No bo o 2 tury zwiększyliśmy. No i tutaj, wiadomo, można po prostu wskrzeszać Alchemię za 4, taką jak Łzy Syreny, takie jak Kruki, takie jak jakieś piany, ale też możemy łączyć to z tym deszczem, tak? Przede wszystkim. Mamy dowódcę, który tworzy deszcz, pamiętamy? Jest to Gniew Morza, także możemy użyć jeden ładunek dowódcy i wtedy już Narzeczona Morza będzie wskrzeszać Alchemię o koszcie 6 lub mniej prowizji. Wiadomo, tych Alchemii takich drogich nie ma jakoś super dużo, ani super dobrych, ale no pierwsze co przychodzi do głowy to oczywiście wyciąg z Giga Skorpiona, który no jest fajnym removalem za 6, tak? I teraz wydaje mi się, że to będzie taki główny może cel do wskrzeszenia tej karty, ponieważ to teraz będziemy mogli trochę tak swobodniej tego wyciągu z Giga Skorpiona użyć, tak? Mając możliwość wskrzeszenia tego, tej karty w którym momencie chcemy. Czyli na przykład widzimy pierwsze zagrożenie w rundzie pierwszej, to gramy z ręki wyciąg z Giga Skorpiona albo myszowór wyciągający wyciąg z Giga Skorpiona. Po czym przeciwnik tam gra się toczy, mamy rundę trzecią i przeciwnik rzuca kolejną jakąś ważną jednostkę, którą chcemy zniszczyć.
No to gramy na rzeczoną morza. Uprzednio na przykład ładunek do wódcy, jeśli gramy gniewem morza, albo przygotowując deszcz w jakiś inny sposób i wskrzeszamy sobie wyciąg z Geskorpiona. Także ta karta jest po prostu mega, mega, mega solidna. Daje opcje. Opcje w gwincie zawsze się ceni, tak? No bo tutaj nie jesteśmy zmuszeni wskrzeszać danej karty, tylko że no, jeśli gramy sporo tych alchemii, no to możemy sobie odpowiednio wybrać. No w najgorszym przypadku wskrzesimy alchemię za 4 prowizji. Alchemia za 4 prowizji, to, tak jak ustaliliśmy, powinna robić 6 punktów. Także w najgorszym wypadku to powinno być jakieś 10 za 8. Co jest już mega dobre, a może to być nawet więcej. No plus te opcje, o których mówię, no bardzo, bardzo się ceni. Można by tę kartę trochę porównać do Obrońcy Puszczy, prawda? Takie podobne trochę wajby odczuwam, patrząc na tę kartę. Wiadomo, Obrońca Puszczy wskrzesza karty natury, tutaj mamy wskrzeszenie alchemii. Ta karta tutaj jest 3 prowizji tańsza, ale ma 1 punkt siły mniej. No i też trochę większe ograniczenia, no bo Obrońca Puszczy tam dowolną kartę natury wskrzesza brązową, a tutaj mamy jeszcze ten koszt werbunku limitowany w zależności od deszczu i sztormu. Niemniej jednak karta moim zdaniem bardzo dobra i na pewno pogra. Też jest fajnym aktywatorem scenariusza, no bo jak wiemy, scenariusze generalnie lubią, jeśli... Znaczy lubią sytuację, w której kartami aktywującymi scenariusz są karty złote, tak? No bo wtedy można je przetrzymać na rundę trzecią i to fajnie działa, tak? No bo jak sobie pomyślimy na przykład o scenariuszu Królestw Północy, gdzie tam mamy oblężenie, no to oblężenie jest aktywowane przez zwykle machiny oblężnicze, które są brązowe i przez to ten scenariusz tak nie pogrywa aktualnie w mecie, ale to w sumie nie temat na ten odcinek. Podsumowując, Narzeczona Morza, bardzo dobra karciocha. No i ostatnia karta, czyli Legenda. Fulmar 6 za 12. Także solidne statystyki, no bo 6 punktów tak łatwo aż nie ginie. I rozmieszczenie stwórz i zagraj łzy syreny. Czyli po pierwsze jest to druid, po drugie tworzy alchemię. Jeśli gramy grzybkami, no to jeszcze tego heala dostajemy. Także to jest fajne. Jeśli policzymy samo to rozmieszczenie, no to jeśli te łzy syreny robią 6 punktów, no to już Fulmar robi 12 za 12, więc już w tym momencie jest taką kartą solidną, tak? Natomiast mamy jeszcze dodatkowo rozkaz, który jest ciekawy. Rozkaz, to karta ma 6 siły, tak jak powiedziałem, więc powiedzmy, że powinna przeżywać takie podstawowe strzały. A ten rozkaz brzmi: zamień deszcz w rzędzie przeciwnika w sztorm o tym samym czasie trwania. Tak. Więc oznacza to, że no, rzucimy te łzy syreny, ten deszcz zada te, powiedzmy, 2 punkty obrażeń i w następnej turze możemy tam, wiadomo, dograć jeszcze deszcz z dowódcy, ale załóżmy, że nie dogrywamy, tylko gramy samego Fulmara, bo tu został nam deszcz na jedną turę, no bo jedna tura już minęła i ten deszcz możemy zamienić na sztorm. Jak wiemy, sztorm jest oczywiście stricte lepszym deszczem, no bo deszcz bije 2 jednostki w rzędzie o 1 punkt, natomiast sztorm bije wszystkie jednostki w rzędzie o 1 punkt. Czyli jeśli przeciwnik ma pełen rząd, no to taka, powiedzmy, zamiana deszczu w sztorm daje nam plus 7 punktów, tak? No bo zamiast 2 jednostek uderzymy we wszystkie 9. Natomiast no, taka sytuacja rzadko będzie miała miejsce, no chyba że gramy na Swarm. No ale też wtedy ten Swarm prawdopodobnie tego Fulmara zniszczy, tak? W takiej, myślę, zwykłej sytuacji, no to gdzie w rzędzie przeciwnika są może, nie wiem, 2, 3, 4, może 5 kart, no to ten rozkaz może być warty tych punktów kilka, tak? Więc to jest fajny bonusik. Tak ogólnie rzecz biorąc, Fulmar wydaje się takim po prostu solidnym dropem. Także mamy te 12 i w razie, jeśli przeżyje, to jeszcze sobie zamienimy ten deszcz w torm i parę dodatkowych punkcików zrobimy. Wiadomo, jeśli tam przeciwnik gra Swarm, no to już wiadomo, deszcz sam sobie jest fajnym odpowiedzią na Swarm, ale jeśli gramy na Swarm, no to już w ogóle ten Fulmar jest fajną kontrą, no tylko, no... utrzymanie go może być w takim matchupie problematyczne. No karciocha mi się generalnie podoba też, bo weźmy sobie pod uwagę, że tutaj będzie ta jedna tura deszczu. Możemy na przykład 2 ładunki dowódcy dograć i wtedy mieć sztorm na tur 5, tak, po tej przemianie. Też możemy oczywiście dograć łzy syreny kolejne w międzyczasie, albo wyznawcą meluzyny jakoś tam połączyć. Granie deszczu z ręki no raczej nie będzie wchodziło w grę, no bo to się nie opłaca. Także, no co, no Fulmar to jest taka value karciocha. Mam delikatne obawy oczywiście, no bo tutaj te pogody mają to do siebie,
że no przeciwnik no jest w stanie swoim pozycjonowaniem ogrywać. I tutaj deszcz może troszkę tych punkcików tracić. Natomiast też jest to kolejny druid, który aktywuje scenariusz oczywiście. Także kolejna fajna sprawa. Więc no Fulmarowi, bo tak podsumowując, nie mam zbyt wiele do zarzucenia. Wydaje się po prostu solidnym dropem. Tylko pytanie, czy powstanie deck z nim, czy on zmieści się, no bo to jednak jest 12 prowizji. A 12 prowizji to stosunkowo dużo. To wiadomo, do wojowników to raczej nie pasuje, ale taki jakiś osobny archetyp deszczo-druidowo-scenariuszowo-alchemiczny może powstać. Ale wymyśliłem, co nie? Dobrze, także tyle, jeśli chodzi o karcieczki z Killigę. Ogólne wrażenia są, no, w miarę pozytywne. Narzeczona Morza tutaj wydaje mi się taka najpewniejsza, najbardziej solidna. Fulmar na drugim miejscu, łzy Syreny na trzecim i ten wyznawca Meluzyny tak ogólnie mi się nie podoba. Także takie jest moje wrażenie na temat tych kart. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, co o nich sądzicie. I czekamy na kolejny odcinek zamówienia kart. W następnym odcinku będzie już Skojatel. Tak, zobaczymy, co tam redzi przygotowali dla naszych skojatelskich przyjaciół. A w tym odcinku to tyle. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym. Pa!